Kolejna część mojej samotnej motocyklowej wyprawy po północy Wietnamu. Po opuszczeniu regionu Sapy udałem się na zachód celem dotarcia do miejscowości Ha Giang, oczywiście nocując po drodze w przypadkowych miasteczkach. Trzeciego dnia podróży nie wydarzyło się nic zbyt ekscytującego. Znalazłem przy drodze wietnamski paszport, który oddałem do najbliższej wsi. Oprócz tego, do końca dnia pozostało mi jedynie podziwianie widoków. Wydaje mi się, że mogę być jedynym turystą w tej miejscowości, ponieważ szukałem noclegu przez jakieś 20 minut i w końcu znalazłem za pomocą wujka Google. No i okazuje się, że jestem tutaj kompletnie sam. To jest tak zwany homestay, czyli spanie u rodziny wietnamskiej w domu. Tutaj ci ludzie mają przygotowane takie duże pomieszczenie dla ludzi, którzy będą sobie u nich nocowali. Nikogo tu kompletnie nie ma. To jest mój kącik, moje łóżeczko. Dostałem wiatrak, dostałem też moskitierę, żeby się przykryć, więc podejrzewam, że komary tu będą ucięły. Dzisiaj widziałem dwie białe osoby. Była to para Australijczyków, która podróżowała na motocyklach. Mieli przed sobą przewodnika, oni sobie jechali na motocyklach, a za nimi jechał bus z ich rzeczami, więc w ten sposób też można sobie podróżować po Wietnamie. Kto co lubi generalnie. No i cóż, no mam nadzieję, że może jutro uda mi się trochę wcześniej wstać. The next day. Dzień dobry. Za duże te plecaki. To już czwarty dzień mojej motocyklowej wyprawy po Wietnamie. Jest godzina 12, bo przecież po co wstawać wcześniej i cieszyć się dniem, skoro można się wysypiać do godziny 11. Tak w ogóle wygląda okolica tego miejsca, w którym ja spałem. Ten guest house tak zwany. Tam jest domek tej rodzinki, to jest jakieś jeziorko. Pranie sobie wisi. No, to sobie pojechałem. Rozrusznik się w ogóle nie kręci. Kurde. Nie? Kurde. Jakby ktoś myślał, że tu chodzi o stopkę, to tu stopka nie ma czujnika. Nie, panie. O kurde, teraz to poleciałem na grubo. Oczy. Kurde, ale mam początek dnia. Dobre. Ale przypał. Okej, okay, I will try to find some mechanic, okej. Okay. Nawet mi się już nie chce z tym wszystkim pieprzyć. Zostawiam tutaj wszystkie swoje rzeczy, biorę tylko portfel, paszport. Idziemy na miasto. Tylko, że ja już wiem, że tutaj nikt nie gada po angielsku, bo wczoraj miałem problemy z zamówieniem obiadu. Więc nie liczę na to, że to będzie łatwa przeprawa. Hello, hi. Obawiam się, że na własną rękę to ja tutaj nic nie znajdę, więc pójdę do tej knajpki, w której wczoraj byłem na kolacji i spróbuję się z nimi dogadać jakoś za pomocą Google Translate. I need help. Oh, thank you. Po chwili siedziałem już na skuterze w drodze do mechanika. Niedługo później pobiłem swój osobisty rekord. Jechaliśmy skuterem w 3 osoby. Usterki niestety nie udało się zdiagnozować na miejscu, ale za to mogłem zobaczyć w praktyce pokaz wietnamskiej kreatywności na przykładzie holowania motocykla skuterem. Motocykl był gotowy do jazdy po niespełna 30 minutach. Problem polegał na jakimś kabelku, który znajdował się tutaj za lampą. Teraz wszystko ładnie, pięknie działa. Ciekawe, czy zgadniecie, ile mnie policzyli. 3 zł 30 groszy. Takie buty. Jeszcze sobie ze mną zdjęcia robili, więc chyba niezbyt często tutaj biali się pojawiają, a w ogóle u mechanika, tak jak siedziało tam trzech, to nagle się zleciało 11 osób tam było, jak przyjechałem tym motocyklem. Jest mi trochę głupio, bo chciałem pójść do tych chłopaków, którzy mnie zawieźli tam do tego mechanika, kupić u nich żarcie i im podziękować, bo wczoraj naprawdę też się super zachowali, spytałem się ich o wodę, powiedzieli tak, jasne, i polecieli specjalnie po wodę do sklepu o godzinie 23, żebym miał co pić, więc naprawdę kurde mega w porządku się zachowali i nie chcieli ode mnie jeszcze pieniędzy za, wiecie, za transport tej wody. Krzyknęli mi dychę za dużo butelkę wody, ja im dałem 20 i uciekłem, bo nie chcieli w inny sposób przyjąć tych pieniędzy, więc bardzo po męsku się zachowałem. No i niestety oni są zamknięci teraz, a szukam kolejnego jakiegoś innego miejsca, gdzie mogę coś zjeść, ale kurde
nawet jak coś jest otwarte, to niestety nikogo w środku nie ma i nie wiem za bardzo, jak mam zamówić jedzenie. Znalazłem jakieś miejsce, gdzie mogę zjeść. O tam, jest mega obskurne i mega podejrzanie to wygląda, to mięso, które mi pokazali, bo poprosiłem ich, żeby pokazali mi najpierw mięso, z czym będę jadł. No nie wygląda najlepiej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jak nie zjem teraz, to nie zjem nic przez najbliższe 3 godziny. Tam jest bardzo podejrzana reklama. Zupa, a obok tej zupy jest pies i mi się wydaje, że to może być knajpa, w której serwują psy, czyli coś, czego się mega strasznie bałem od samego początku, żeby zobaczyć. Na szczęście jest zamknięta, ale jak gdyby sama reklama mi dała trochę do myślenia. Powiem wam tak, smakuje to jeszcze bardziej podejrzanie niż wygląda, ale na tym etapie swojego życia nie mam wyboru, muszę to po prostu zjeść. Mam nadzieję, że przeżyję. Sprawa jest nieco przykra, ale muszę wam o tym powiedzieć. Ale nie mogę już jechać, bo tak mnie boli dupa po prostu, że nie mogę usiąść na motocyklu. Teraz wstałem i czuję taką ulgę, że przez najbliższe 10-15 minut na pewno nawet nie spróbuję na nim usiąść. Ale widzę, że jest tutaj taki targ, więc może tutaj zaraz sobie coś zjem albo się czegoś napiję. Bo po prostu, wiecie, ta trasa nie jest o tyle męcząca, znaczy jest trochę męcząca psychicznie, bo na każdym rogu próbujecie zabić jakaś ciężarówka, ale jednak to, że boli dupa podczas jazdy, to jest chyba taki największy minus tego wszystkiego. Na tym etapie swojego życia to już nawet nie boję pić lodu z dziwnych miejsc. Wydaje mi się, że mój organizm się mocno do tego przyzwyczaił. Pierwszy raz piję sok z trzciny cukrowej. Niekiedy to jest dobra. Teraz już rozumiem, dlaczego Fazowski się ten tak zachwycał zawsze na vlogach. Mnie dupa przestała boleć. Chwilę później trafiłem na pierwszą w moim życiu wietnamską drogę szybkiego ruchu, która pozwoliła mi wyciągnąć z motocykla imponującą prędkość w wysokości 80 km na godzinę. Dzięki czemu udało mi się dotrzeć do Hadziang niedługo po zachodzie słońca. The next day. Możecie być ze mnie dumni. Wstałem dzisiaj przed godziną 10, ale nie zmieniło to zbyt wiele w moim życiu, ponieważ jest 12:30, a nadal jestem u siebie w hostelu. Wczoraj poznałem grupę Polaków tutaj na dole, jedyne osoby, jakie były w hostelu i wypiliśmy parę piw. No jakoś tak się nie czułem, mówię, super vlog, nie czuję się na siłach jeszcze, żeby jechać, więc wypiję jeszcze kawę, zjem sobie troszeczkę ryżu z warzywami, no i będę leciał. Liczę na fajne widoki, choć jest bardzo smogasto, więc słabo widać te wszystkie góry, ale wydaje mi się, że mimo wszystko powinno być bardzo fajnie. Xin chào. Do you speak English? No? The train, like pss, pss, pss. Are you on the train? How much? No. Run. No to ruszamy. Albo i nie, bo nie przekręciłem kluczyka w stacji. Ruszając z miejscowości Hadziang, oficjalnie rozpocząłem tak zwany Hadziang Loop. Drogę uznawano za najpiękniejszą trasę motocyklową całej Azji Południowo-Wschodniej. Szlak, który jest marzeniem wielu motocyklistów z całego świata. Odkryłem dzisiaj coś, co naprawdę w ogromnym stopniu wpłynęło na jakość mojego życia. Mianowicie moje słuchawki, pomimo tego, że są duże, spokojnie mogę sobie wsadzić jedną słuchawkę do ucha i słuchać muzyki podczas jazdy, więc to całkowicie naprawdę zmieniło moje życie dzisiaj. Jestem taki szczęśliwy, że głowa mała. Co chwilę muszę sobie robić przerwy. Jadę, nie wiem, ze 2 godziny zrobiłem już chyba ze 4 przerwy chwilowe, bo po prostu nie mogę usiedzieć na tym motocyklu. Naprawdę, już próbuję siadać w bardzo dziwnych konfiguracjach. Raz siedzę tutaj, opieram się o plecak mocno, raz siedzę praktycznie na baku i wszystko, żeby znaleźć po prostu jakąś taką pozycję, która będzie powodowała, że mnie nic nie będzie bolało. To nie jest takie łatwe. Teraz się całkowicie zmienił krajobraz, mamy lasy, mamy takie wzgórza, nie mamy takich otwartych
przestrzeni z tymi polami, uprawami ryżu i tak dalej, i tak dalej. Tam sobie ktoś idzie, rozmawia przez telefon, więc jest naprawdę fajnie. Postanowiłem postać chwilę, dlatego że przed sekundą miałem bardzo ciekawy zakręt, na którym ciężarówka wyprzedzała skutery i było dosłownie tak, że wydaje mi się, że może byłem tyle kaskiem od ciężarówki, jak byłem po wewnętrznej stronie zakrętu, żeby po prostu być przygotowany na takie sytuacje, ale tego, że na zakręcie będzie, kurde, ciężarówka wyprzedzała trzy skutery, to tego się nie spodziewałem. Było naprawdę blisko. Tak blisko, że jeszcze aż takiej hardkorowej sytuacji z samochodem jadącym z naprzeciwka to nie miałem w Wietnamie. Słyszycie, jakie mają klaksony? Tutaj każdy ma takie klaksony, że raz ściskają, to jest takie echo, dlatego że oni, te większe samochody, praktycznie wszyscy i praktycznie na każdym zakręcie używają tych klaksonów, bo po co jeździć zgodnie z przepisami i starać się nie najeżdżać na przeciwległy pas, skoro po prostu można trąbić 15 razy na minutę, no. Jeszcze taką jedną ciekawostkę wam powiem, póki tu jestem. Przed chwilą zatrzymał się ten bus za mną i co się stało? Wyleciało z niego paręnaście plastikowych butelek. Tak po prostu sobie wyrzucili na środek ulicy i tyle. I jak przejeżdżacie przez wioski, macie gigantyczny smog, widoczność jest dosłownie 200 metrów, oni po prostu palą te śmieci, chodzą sobie w tych maseczkach. To jest dla mnie paradoks. Jeżdżą tymi skuterami, motocyklami bez kasków, chodzą w maseczkach i palą śmieci w tych maseczkach. To są jakieś jaja po prostu. To są właśnie takie rzeczy, na które no trzeba się tutaj przygotować, no niestety. Hello. Kid Matt. I'm sorry, I don't have anything. I'm sorry. No, I don't have anything. I'm really sorry. Hey. Podróżując przez północny Wietnam, z pewnością spotkacie się z dziećmi, które będą was prosiły o pieniądze na jedzenie. Czasami będą to nieśmiałe dzieciaki, czasami gangi małolatów, które wyskoczą wam przed motocykl, blokując przejazd. Zasada jest jedna. Nie dawać im żadnych pieniędzy, co najwyżej cukierki. Biali ludzie rozdają im pieniądze na prawo i lewo, aby poczuć się lepiej z samymi sobą, jednocześnie nieświadomie odbierając tym dzieciom możliwość budowania dla siebie lepszej przyszłości. Zebrane pieniądze trafią oczywiście do ich rodziców, którzy nigdy nie zdecydują się na wysłanie dziecka do szkoły, skoro siedząc na ulicy przynosi im niemały zastrzyk gotówki każdego dnia. Sytuacja analogiczna do tej znanej nam z własnego podwórka, gdzie tysiące osób każdego dnia wrzuca pieniądze tym biednym, samotnym matkom ze śpiącym, prawdopodobnie cudzym dzieckiem na ramieniu. Zamiast pomagać naprawdę potrzebującym, wspierają oni jedynie obrzydliwy proceder wykorzystywania i odurzania dzieci, które za zadanie mają wzbudzić waszą litość i przynosić zyski zorganizowanym grupom, które się w takim sposobie zarabiania specjalizują. Ważne jest, aby w życiu pomagać świadomie, bo nierzadko finalnie możemy osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego. Niesamowite jest dla mnie to, jak błyskawicznie zmienia się tutaj krajobraz. Przejeżdżałem dzisiaj przez ogromne połacie pustych terenów z polami ryżowymi, przejeżdżałem przez lasy pełne drzew iglastych, przejeżdżałem przez gęste lasy, wyglądały jak tropikalne, a teraz jestem gdzieś, gdzie nie mam pojęcia nawet, jak wam to opisać, ale kurde, zobaczcie, wszędzie jakieś skały, takie bardzo mocno widoczne, bardzo skaliste tereny i to wszystko praktycznie w ciągu 2 czy 3 godzin, to jest naprawdę niesamowite. Późno już. Hello. Hello. Cześć, ciao. Can I, like, pause? Like, yes. Jestem taki głodny, że zaraz zejdę. Po prostu zjem kiść bananów. Można powiedzieć kiść bananów? Chyba tak. Nie jadą jeszcze chyba bananów w Wietnamie, wiecie? Zajebiste są. Szkoda, że mi upadły na ziemię. To jest właśnie jedna rzecz, za której nie trawię Australii. To, że tamte banany są po prostu obrzydliwe. A tutaj zapłaciłem za... ile to? Pół kilo bananów. 6000 dongów, czyli... złotówka? O. Wiecie, czego nie rozumiem, jeżeli chodzi o Wietnam? Zanim tu przyjechałem, ludzie mnie ostrzegali, żebym bardzo na siebie uważał, że będą próbowali mnie na pewno okraść, a już na pewno będą próbowali mnie oszukać na każdym kroku. I że w ogóle, żebym nikomu nie ufał i tak dalej. Jak na razie, przez 2 tygodnie już tu ponad jestem, raz tylko ktoś chciał ze mnie zedrzeć cenę za noc, tak dwukrotną, ale w końcu się dogadaliśmy i mnie policzył $6 za noc. Tutaj, za każdym razem, jak mi wydają resztę, to podają ją w dwóch rękach i pokazują dokładnie, ile reszty wydali, więc to jest naprawdę świetne i czuję się tu mega bezpiecznie i w ogóle nie czuję, żeby ktoś mnie chciał tutaj oszukać. Teraz na przykład... Kamera. Dongwan. Aha, Dongwan, yes. Teraz na przykład, jak facet zobaczy, że stoję przy motocyklu i jem te banany, to mi zaoferował krzesełka.
Jak kupowałem wodę z Bartezem, to też pani poszła po zimną wodę, nam dała krzesełka, żebyśmy usiedli. To jest naprawdę super, ale być może to jest kwestia tego, że na południu, gdzie jest dużo bardziej turystycznie, ludzie są po prostu już tak nastawieni, że biały to kasa, a tutaj są po prostu mili, bo są mili. Nie wiem, tak mi się wydaje. Jeżeli dotrę kiedyś na południe, to się przekonamy, jak jest na południu. Naprawdę, zostało mi jeszcze 20% baterii, mam jakąś godzinę jazdy przed sobą. A delikatnie, ale to delikatnie tak wydaje mi się, że zapowiada się na deszcz. Teraz to już w ogóle rekord świata. Facet mi zwrócił uwagę, że mam 14 tysięcy dongów w kieszeni i żebym uważał, żeby mi nie wypadło. To jest naprawdę niesamowite w tych ludziach. Ja po prostu jestem w szoku. To jest zupełnie nie to, co ludzie mi opowiadali. Tak mnie nastraszyli przed tym Wietnamem, a jak na razie okazuje się, że jest zupełnie, to zupełnie na odwrót. Thank you. Bye bye. Robiło się już powoli ciemno, a mi został ostatni odcinek zaplanowanej na dzisiaj trasy. Dotychczas wszystko szło zgodnie z planem. Drogi były dziurawe, a każdy jeden kierowca ciężarówki próbował mnie zabić. Jednak dosłownie kilka kilometrów przed Dong Vang minąłem znajomy zestaw kurtek. Zestaw kurtek, który całkowicie zmienił moje plany na nadchodzący wieczór. Zgadliście. Spotkałem poznaną dzień wcześniej ekipę z Polski. Niedalej jak 30 minut później pod osłoną nocy uciekaliśmy do najbliższego hostelu, chowając się przed burzą. Jak to w życiu często bywa, trafiliśmy przypadkiem na urodzinową imprezę córki właściciela hostelu. W cenie obiadu był bimber, więc nie trzeba być jasnowidzem, żeby domyślić się, co działo się później. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić komentarza, łapki w górę oraz zapoznać się z moimi profilami na Instagramie i Patronite. Do zobaczenia. Happy birthday!